Maryla Rodowicz znana jest z zamiłowania do luksusu i dóbr materialnych, a o jej złotych kranach w domu wielokrotnie rozpisywały się media. Jak się teraz okazuje, w rodzimym showbiznesie nie tylko ona stawia na przepych, a miłośnikiem burżuazyjnych wnętrz jest również jej były Krzysztof Jasiński. Oto jak żyje. Rodowicz i Jasiński byli parą w latach 70. Maryla Rodowicz i Krzysztof Jasiński tworzyli burzliwy związek. Na przekór wszystkiemu połączyło ich namiętne uczucie, a ceniony aktor zostawił dla gwiazdy Estrady żonę. Zakochani długo trzymali swój związek w tajemnicy i spotykali się w Krakowie, jednak wszystko zmieniło się, gdy wokalistka zaszła w pierwszą ciążę. Rodowicz w 1979 roku urodziła syna Jana, trzy lata później córkę Katarzynę, jednak ich szczęście rodzinne nie trwało długo. Kariera artysty nabierała tempa, a ten z grupą teatralną jeździł po całym kraju i pojawiał się na najważniejszych scenach. Również Maryla nie zrezygnowała z występowania na estradzie i zaczęła tworzyć znane do dziś hity. Ostatecznie partnerzy postanowili się rozejść i każde poszło w swoją stronę. Rodowicz stała się ikoną i jedną z popularniejszych piosenkarek, a Jasiński spełniał się nie tylko jako aktor, ale również reżyser i dyrektor teatru. Podczas gdy artystka uwielbia chwalić się swoim życiem w mediach, aktor jest bardziej wycofany i rzadko opowiada o sobie. Teraz na jaw wyszło, jak wygląda jego posiadłość na Mazurach. Będziecie zdziwieni. Były Rodowicz mieszka jak w pałacu. Siedem bibliotek to dopiero początek. Krzysztof Jasiński po rozstaniu z Marylą Rodowicz odnalazł szczęście u boku aktorki Beaty Rybotyckiej. Zakochani poznali się w pracy i połączyła ich miłość nie tylko do sztuki. Małżonkowie cenią życie w mieście, ale uwielbiają także przebywać na łonie natury, dlatego 22 lata temu zdecydowali się na zakup domu we wsi Grom na Mazurach nad brzegiem Jeziora Gromskiego. 80 latek na przestrzeni czasu rozbudował posiadłość i w malowniczej okolicy stworzył salę prób dla aktorów, sale wykładowe i hotel. To nie jedyne atrakcje w ponadczasowej willi. Jak podaje portal Show News, na terenie domu jest aż 7 bibliotek, sala do jogi, ogród warzywny, sad, wędzarnia, suszarnia do grzybów i prywatny pomost na plażę. Na Mazurach odpoczywa nie tylko Jasiński, ale również jego dzieci ze związku z Rodowicz i przyjaciele. Córka Kasia prowadzi tam spotkania integracyjne, a znajomi z teatru stu odnajdują tam prawdziwy azyl. W komentarzu powiem takie bogactwo może słożyć rodzinie. Dziękuję, że jesteś z nami, do usłyszenia w kolejnym materiale